Dylu, witajcie na maratonie w Czarnobylu! No żartowałem, w Mołdawii, w Kiszyniowie! Tak jest! Biegnie z nami też ten influencer. Ten taki znany? Wow. Średnio. Niespodzianka od razu na początku, witaj. Spotykamy orły biegowe. Kogo, a jak kogo, ale orłów biegowych tu bym się nie spodziewał, co tam? Radą, świetnie jest, zaczynamy nasz kolejny maraton. Maraton w Kiszyniowie rozgrywany jest na czterech pętlach, więc jak już pewnie sobie wyobrażacie, więc jak sobie wyobrażacie, można biec także połówkę i 10 km. Ci, co biegną 10 km, już finiszowali poza innym tym panem, który poleciał dalej. 42:21 albo dycha. Kurze, wilgotno jest strasznie, ale z jedzeniem jeszcze troszkę poczekam jedno okrążenie. Ci tu byli. Wiej flago, wiej! No i co, i warto chyba podsumować, ale jest troszkę za głośno. Maraton fajny, zaskoczył mnie swoim rozmachem, całkiem duży. Myślałem, że to będzie jakiś kameralny, a to normalnie wielka impreza. Chociaż w samym maratonie wystartowało, myślę, że nie więcej niż 500 osób. Wszystko mi się podobało, zwłaszcza na pierwszym okrążeniu, kiedy kibiców na trasie, punktów kibicowania było bardzo dużo. Gorzej później, no ale już tak jest w takiej formule maratonów, gdzie kolejne krótsze dystanse kończą wcześniej. A co mi się nie podobało? Punkty żywnościowe. Wbrew tego, jak wyglądały, że fajne, kolorowe, długie,
To na miejscu się okazało, że na tych punktach jest tylko woda, winogrona i śliwki. I naprawdę, śliwki i winogrona zalane wodą to nie jest dobry pomysł na bieg maratoński. No i w jednym miejscu był Red Bull na stoisku Red Bulla, a to już w ogóle nie. Nie za bardzo. Kończę, bo mnie wołają jakieś lenie. I tyle. Mołdawia zdobyta, 73 kraj zdobyty. Krystyna zdobyta. Krystyna, cześć.